Kino z XXI wieku powstanie w Łomży za kilka miesięcy. Zachowa jednak nazwę Millennium, znaną całym pokoleniom łomżyńskich wielbicieli filmu. Przebudowę realizuje spółka Kino Polska, założona przez braci Karola i Radosława Charubinów. Prace rozpoczęły się od porządkowania kinowych pomieszczeń i odkrywania pewnych tajemnic budynku przy ulicy Wojska Polskiego. Okazało się na przykład, że pod sceną znajdują się dawne garderoby dla artystów, którzy mogli występować w reprezentacyjnej sali widowiskowej Łomży. Niestety pozostały tam jedynie rupiecie. Ponad pół wieku ma także aparatura projekcyjna w Millennium. Do wyświetlania filmów z taśm nawiniętych na wielkie szpule służyła jeszcze w 2011 roku. W nowym kinie urządzenia staną się eksponatami muzealnymi. Jak podkreśla Karol Charubin, w starych murach powstanie zupełnie nowe i inne Millennium. Wiekowe urządzenia zostaną zastąpione przez cyfrowe projektory i nagłośnienie. Będzie ekran 3D, wygodne fotele ustawione tak, aby z każdego była idealna widoczność. Kawiarenka z wyśmienitą kawą, lodami Bonanno i ciastkami. Prosili o to ludzie, mówi Karol Charubin. Chodzi też o to, aby łomżyniacy chętnie tu przychodzili spędzać czas i żeby nie musieli jeździć do kina do Ostrołęki czy Białegostoku. Nowe Millennium ma zostać otwarte jesienią tego roku.